Cześć, zapraszam Cię bardzo serdecznie na kolejną lekcję z rachunku różniczkowego, a konkretnie temat tej lekcji to obliczanie pochodnych ilorazów funkcji. Zanim przejdziemy do obliczania pochodnych właśnie ilorazu dwóch funkcji, to na początek wprowadzę Ci wzór, za pomocą którego będziemy właśnie liczyć sobie pochodną ilorazu. Myślę, że z tym wzorem spotkałeś się spokojnie już w szkole średniej, ale na studiach będziesz częściej wykorzystywał ten wzór i w bardziej skomplikowanych sytuacjach. A więc, wyobraźmy sobie, że mamy jakieś dwie funkcje zmiennej oczywiście x. Jest to funkcja f i g i trzeba je podzielić, czyli zapisać taki ilorazf od x podzielone przez g od x. I będzie w zadaniu mowa o tym, żeby policzyć pochodną takiego ilorazu. Jak to robimy? Otóż, żeby postąpić tutaj poprawnie, należy wykorzystać ten wzór, który ja w tej chwili napiszę. A więc kreska ułamkowa taka duża i będziemy robić tak. Ten wzór będzie troszeczkę podobny do wzoru na pochodną iloczynu, no ale będzie bardziej tutaj zagmatwanie wyglądał. Otóż będziemy mieć pochodną na początku, w liczniku piszemy pochodna z góry, czyli pochodna z f-a, funkcji f, czyli f prim od x, razy dół. Odjąć, teraz góra, czyli f od x, razy pochodna z dołu, czyli razy g prim od x. I to wszystko podzielone jest przez g od x i to musimy wziąć do potęgi drugiej w nawiasie. Oczywiście powinniśmy napisać tutaj bardzo ważne założenie, że nasza funkcja g od x no po prostu zerem być nie może, bo w mianowniku zera być nie może. Zatem pamiętamy o tym, że ten wzór oczywiście możemy stosować przy odpowiednim założeniu, czyli wtedy, kiedy g od x jest różne od zera. Fajny wzór, aczkolwiek na pewno bardzo rozbudowany w stosunku do chociażby wcześniejszej lekcji. Zapamiętajmy, tak dobrze jest mówić góra-dół, bo jest szybciej, prawda? Czyli tak, pochodna z góry razy dół. Odjąć, góra razy pochodna z dołu. Czyli jest tak na przemian ta pochodna. Pochodna z jednego, z drugiego nie jest pochodna. Później z tego pierwszego nie pochodna, to z kolei z drugiego pochodna. I ten, żeby nie zapomnieć, mianownik do kwadratu. Tutaj chodzi o to, na tej naszej lekcji, żeby poćwiczyć wykorzystanie tego wzoru i doprowadzać w miarę do najprostszej postaci. A później, w dalszej części rachunku różniczkowego, będziemy już poznawać dalsze wykorzystanie tego wzoru. A więc zapraszam serdecznie do rozwiązywania zadań, właśnie do obliczania pochodnych ilorazów funkcji razem ze mną. Oblicz pochodne następujących funkcji przy odpowiednich założeniach. Ja przygotowując sobie przykłady tutaj nie pisałam za każdym razem założeń, aczkolwiek, no żeby to było porządnie sformułowane zadanie, to powinny być napisane założenia. Nieraz nauczyciele akademicy wymagają pisania tych założeń przez studenta, nieraz sami napiszą założenia. A nieraz po prostu to nie jest istotne, bo w tym akurat zadaniu chodzi o to, żeby zobaczyć, czy student umie liczyć pochodną z ilorazu, a założenia tak naprawdę dosyć mocno się pisało w szkole średniej. Oczywiście możemy zapisać w tym wypadku założenie, żeby ten pierwiastek z x w ogóle miał sens, no to liczba x musi być większa lub równa od zera. I teraz tak, to jest liczba dodatnia, to jest liczba dodatnia, dwójka jest dodatnia, czyli cały mianownik jest dodatni, więc nie muszę tutaj pisać kolejnego założenia, że mianownik nie może być zerem, no bo nie będzie zerem, bo jest dodatni. Więc teraz mamy policzyć pochodną ilorazu, bo widzimy, że w liczniku mamy funkcję zmiennej x i w mianowniku też mamy funkcję zmiennej x. To też będziemy stosować wzór, który na wstępie do tej lekcji podałam. Mianowicie, tą funkcję możemy sobie nazwać, tą, co jest w liczniku f od x, duże, żeby nie było kolizji oznaczeń, a ta, co jest w mianowniku g od x. Jeżeli potrzebujesz, to sobie tak zakreślaj, jeżeli nie potrzebujesz, to będziemy od razu sobie liczyć pochodną. No więc zapisujemy f prim od x, kreska ułamkowa dość taka duża, żeby nam się zmieściło. Ja będę tak w skrócie mówiła. Pochodna z góry, czyli z licznika, liczymy pochodną już z danymi nam tutaj wzorami, czyli ta dwójka do przodu to będzie mieć 2 razy 7, czyli 14x. Pochodna z minus 6x to jest po prostu minus 6, czyli pochodna z góry razy dół,
I ten dół, czyli ten mianownik, przepisujemy bez zmian, nawet się nie zastanawiamy. Przedłużam kreskę, bo widzę, że tutaj widzisz, dużo miejsca potrzeba odjąć. Teraz górę przepisujemy bez zastanowienia razy pochodna z dołu. Czyli teraz będziemy liczyć pochodną z tego mianownika, czyli do czwórka do przodu, czyli będziemy mieć 8. W tym wypadku x do trzeciej dodać. Pochodna z pierwiastek z x, pamiętasz, to jest 1 nad 2 pierwiastki z x. No, pochodna z liczby 2, z liczby stałej, to jest 0, czyli już więcej nic nie będę pisała. I teraz na dole niestety jest tak niezaładnie, bo muszę przepisać mój mianownik i do kwadratu. Zazwyczaj zasada jest taka, że tutaj nie podnosimy. Moglibyśmy wzorem skróconego mnożenia podnieść ten mianownik, ale nie ma takiej konieczności. Na pewno w liczniku trzeba powymnażać, to bezdyskusyjnie. Natomiast mianownik do kwadratu można zostawić w takiej wersji. Na pewno nie będzie tutaj problemu. No więc wymnażamy sobie. Najpierw może to 14x wymnażamy przez cały ten nawias. Czyli 14 razy 2 mamy 28, będzie x do potęgi 5, to zaznaczę. Teraz to z tym będę mnożyła, czyli będę miała plus 14x pierwiastek z x. I jeszcze mi zostało to z tym, czyli plus 28x. Teraz będę to samo robiła tylko z minus 6, czyli minus będę miała 12x do czwartej, później minus 6 razy pierwiastek z x, minus 6 pierwiastek z x i minus 6 razy 2, minus 12. Oczywiście ta kreska ułamkowa nam się przedłuża. Teraz tutaj pamiętajmy o tym, że tu jest minus. I niektórzy wolą sobie tego minusa przepisać, otworzyć nawias i na spokojnie sobie powymnażać, tak jak wcześniej każdy z każdym. Niektórzy zaś od razu robią dwie czynności. No to już zależy od Twojej wprawy po prostu obliczeniowej. No więc tutaj wymnażamy. 7 razy 8 mamy 56, x będzie do potęgi 5, przypominam, wykładniki dodajemy. Teraz dodać, tu będziemy mieć 7x kwadrat podzielone przez 2 pierwiastki z x. Dalej będziemy mieć teraz to z tym mnożone, czyli minus, będzie 48, x do potęgi czwartej. I jeszcze mamy minus, tu szóstka z dwójką się skróci, czyli od razu napiszę 3x podzielone przez pierwiastek z x, bo dodajemy do góry. No i to wszystko. Mamy w mianowniku 2x do czwartej, dodać pierwiastek z x, dodać 2 i to do potęgi drugiej. No to teraz w następnej kolejce będziemy oczywiście opuszczać ten nawias. Gdyby były jakieś wyrazy podobne, to byśmy zrobili, no ale tutaj nic nie widzimy podobnego, więc po prostu przepisujemy 28x do piątej, dodać 14x pierwiastek z x, dodać 28x minus 12x do czwartej, minus 6 pierwiastków z x, minus 12. No i tutaj będziemy sobie to teraz zmieniali znaki, czyli widzimy 56x do piątej, ale mamy minus, czyli minus 56x do piątej. Dalej, minus i tu będziemy mieć zapewne 7 przez 2, a napiszmy w ułamku dziesiętnym, to będzie 3,5, minus 7 drugiej, czyli minus 3,5. I tu mamy tak, x do drugiej podzielone przez pierwiastek z x. Czyli tak jakby x do drugiej podzielone przez x do jednej drugiej. Czyli będzie x, tu się to odejmuje, czyli będzie jedna cała i jedna druga w wykładniku. Czyli ja to mogę rozbić jako x koło tego pierwiastek z x. No bo jest x do pierwszej i x do jednej drugiej, czyli x do jednej i jedna druga. Czyli tak też napiszę x pierwiastek z x, no bo moim celem jest te wyrazy podobne, nie? Tu poszukać. Dalej będę miała oczywiście plus 48x do czwartej i będę miała też plus 3. I teraz tutaj spróbujemy to samo zrobić. X podzielone przez pierwiastek z x, myśląc w taki sam sposób, otrzymujemy x do jednej drugiej, bo to jest tak jakby do pierwszej, wykładniki odejmujemy i mamy po prostu pierwiastek z x. Czyli napiszemy 3 pierwiastki z x. I to wszystko podzielone przez 2x do czwartej, dodać pierwiastek z x, dodać 2 i to do kwadratu. No i teraz już ostatnia linijka, czyli zapiszemy sobie f' od x, mianownik ja już może przepiszę, 2x do potęgi czwartej, dodać pierwiastek z x, dodać 2 i to do potęgi drugiej.
I teraz szukamy wyrazów podobnych. 28x do piątej minus 56x do piątej, czyli mamy minus 28x do piątej. Dalej szukamy, co jest podobne. No to mamy tutaj chociażby 14x pierwiastek z x minus 3,5x pierwiastek z x, no to będziemy mieć 10,5x pierwiastek z x. Dalej szukamy, no do potęgi chociażby tutaj czwartej mamy, czyli 12 na minusie x do czwartej i plus 48x do czwartej, czyli mamy plus 36x do czwartej. Dalej, teraz same x mamy tylko tutaj, czyli plus 28x samo, dalej mamy minus 12. I jeszcze mamy tutaj wyrazy podobne, ja może na czarno podkreślę, czyli mamy minus 6 pierwiastków z x, dodać 3 pierwiastki z x, czyli mamy minus 3 pierwiastki z x. No i mianownik już napisałam wcześniej. To jest pochodna właśnie wyznaczona za pomocą wzoru na pochodną ilorazu. No dosyć taki ciężki ten wynik ostateczny, ale tu chodzi o to, czy umiemy zastosować wzór na pochodną ilorazu w tym zadaniu i też chodzi o to, żeby pokazać, czy umiemy pochodną funkcji wielomianowych, czy też pochodną funkcji zawierającej pierwiastek z x. Przykład numer 2. Otóż mamy do policzenia pochodną takiej funkcji. W liczniku sinus x dodać cosinus x, a w mianowniku x dodać 2. Oczywiście przy odpowiednich założeniach. To założenie możemy sobie jak najbardziej zapisać tutaj, że założenie jest takie, żeby taka funkcja istniała, to x dodać 2 nie może być zerem. No ważne, żeby to założenie zapisać, natomiast przekształcać go absolutnie już nie mamy potrzeby, dlatego że tutaj głównym naszym celem jest policzenie pochodnej funkcji, oczywiście składającej się z ilorazu dwóch funkcji. Czyli teraz tak, licznik oczywiście tej funkcji nazwiemy sobie f od x, natomiast mianownik tej funkcji nazwiemy g od x. I teraz skorzystamy ze wzoru na pochodną ilorazu, czyli zapisujemy f' od x to się równa. Kreska ułamkowa, można sobie nawet już taką większą przygotować. I teraz tak, ja będę używała góra, dół będzie łatwiej. Pochodna z góry, robimy to w nawiasie, czyli pochodna sinus x to przecież cosinus x, natomiast pochodna z cosinusa x to minus sinus x. To jest pochodna z góry razy dół, dół bez zmian. Teraz mamy zgodnie ze wzorem odjąć. Teraz górę przepisujemy tak jak leci. Sinus x dodać cosinus x razy pochodna z dołu. Tak się składa, że tutaj mamy wielomian stopnia pierwszego, czyli pochodna z x to jest 1, no a pochodna z dwójki to 0, więc ja tylko zapiszę razy po prostu 1. I podzielone to wszystko jest przez mianownik podniesiony do potęgi drugiej. No i teraz oczywiście będziemy przekształcać tak, żeby ten licznik był w trochę ładniejszej postaci. Zatem będziemy mnożyć cosinus x z x i cosinus x z dwójką, czyli będę miała cosinus x razy x, to będzie x cosinus x. Przypominam, najpierw piszemy wielomian, później w tym wypadku funkcję trygonometryczną. Teraz cosinus x razy 2, no to mamy 2 cosinusy x. Teraz będziemy mnożyć, ale minus sinus x x, czyli będzie minus x sinus x i minus sinus x dwójką, czyli będzie minus 2 sinus x. Teraz przedłużymy troszkę kreseczkę i teraz mamy tak, mamy pomnożyć z jedynką, prawda, ten nawias. No to pomnożenie z jedynką nic nie zmienia, więc mogę od razu zmienić znaki, czyli będę miała minus sinus x i minus cosinus x. I na dole w mianowniku mam x dodać 2 do kwadratu. No to żeby było troszkę ładniej, to zastanówmy się, co możemy zrobić. Oczywiście tutaj w liczniku, prawda, x cosinus x, no nigdzie nie ma. X cosinus x, więc przepisuję x cosinus x. Dalej mam 2 cosinus x minus cosinus x, czyli to po prostu będzie 1 cosinus x. Dalej, minus x sinus x, no też nie mam, czyli zapiszę minus x sinus x i mam wyrazy podobne, minus 2 sinus x i minus sinus x, czyli będzie minus 3 sinusy z x. Natomiast mianownik mogę podnieść do kwadratu wzorem skróconego mnożenia, w C
wcale nie muszę, więc zapisuję x dodać 2 do kwadratu. W tym przykładzie również ćwiczyliśmy pochodną ilorazu funkcji, ale też zwracałam uwagę na pochodną takich specjalnych funkcji, jak na przykład pochodna z sinusa, czy też pochodna z kosinusa. Jeżeli te dwa przykłady to jest dla Ciebie zbyt mało z tej lekcji pochodna właśnie ilorazu dwóch funkcji, to zapraszam Cię na moją pełną lekcję, na moim kursie online na stronie www.aikamat.pl.